Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się smartfonem. Będzie to smartfon firmy Evolveo Strongphone D2. Zapraszam do oglądania. Niedawno testowałem poprzednika Strongphona D2, Strongphona Q4. Był to taki, można powiedzieć, pierwszy smartfon tego producenta, odporny niemalże na wszystko. No ten smartfon jest takim, można powiedzieć, następcą. Co zmieniono w tym smartfonie? Na pewno nie obudowę. Ta obudowa jest niemalże identyczna. Zapraszam Was do filmu, który nakręciłem kilka miesięcy temu odnośnie właśnie Q4. Tam też są testy zderzeń tego smartfona. Jeżeli chodzi o tego smartfona, no to przede wszystkim postawiono tutaj na prostotę. Nie mamy tutaj czterordzeniowego procesora, mamy tylko dwa rdzenia. Do tego tylko 512 MB RAM, no i większą baterię, 4500 mAh, czyli to jest niewątpliwa zaleta. Producent chwali się, że ten smartfon może wytrzymać nawet do 6 dni bez ładowania. No i szczerze powiedziawszy, mogę to z całym sercem potwierdzić. Tylko czy obudowa, ta, która tutaj jest odporna niemalże na wszystko, to jest najważniejsza rzecz tego smartfona? Nie. Tak jak powiedziałem, dwurdzeniowy procesor i 512 MB RAM, jak na Androida wersji 4.2, to wydaje się troszeczkę za mało do komfortowego użytkowania. Oczywiście smartfon jest wodoodporny, kurzoodporny. Norma wynosi IP67, więc jak najbardziej możemy go zanurzyć do pół metra i trzymać go dość długo w wodzie. Oczywiście nikt tego jakoś tam specjalnie nie stosuje. Aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, który nagrywa filmy i robi zdjęcia w bardzo dobrej jakości, trzeba przyznać. Ekran mamy tutaj IPS-owy, 4-calowy o rozdzielczości 854x480 piksele, więc taki, można powiedzieć, standard. Co jeszcze? Mamy dwa klawisze. Czerwony, dwa klawisze fizyczne, zielony i czerwony, który służy nam do odebrania lub kończenia na przykład rozmowy. Tak mniej więcej prezentowałby się smartfon Evolveo D2. Troszeczkę z wad tutaj nim opowiem, bo do tej pory mówiłem o samych zaletach. No przede wszystkim poza wytrzymałością, no ten smartfon na dobrą sprawę ma duże problemy z samym normalnym działaniem, czyli jeżeli ekran jest zupełnie mokry, no przede wszystkim zaczyna on, no tak brzydko powiem, wariować, bo włączają się różne jakieś dziwne funkcje, nawet sam zaczyna dzwonić i niestety dopóki nie wytrzemy do sucha tego ekranu, ten ekran po prostu zwyczajnie nie działa prawidłowo. Zostaje tylko zablokowanie urządzenia i czekanie, aż do nas ktoś zadzwoni. Niestety nic poza tym. Poza tym te dwa klawisze też nie powodują tego, że możemy na przykład odblokować urządzenie. Możemy tylko wzbudzić ekran, ale już samo odblokowanie odbywa się poprzez ruch palca. Ja tutaj mam rękawiczki, oczywiście te rękawiczki służą do obsługi smartfona. Problemem jest też oczywiście, problemem są rękawiczki zwykłe, robocze, które nie działają na ten ekran i niestety też nie możemy korzystać z tego ekranu w bardzo ciężkich warunkach, na przykład budowlanych, czyli nie możemy odblokować ekranu w rękawiczkach i też z niego normalnie, zwyczajnie działać. Musimy mieć do tego specjalne rękawiczki albo tych rękawiczek zwyczajnie nie używać. Jeżeli chodzi o system operacyjny, no to tak jak powiedziałem, tutaj nie ma jakichś, można powiedzieć, nowości. To jest niemal czysty system Android. Mamy tutaj też kompas, mamy możliwość zrobienia backupu, no ale można powiedzieć nic poza tym. Mamy też możliwość włożenia dwóch kart SIM. Jedna obsługuje 3G, druga obsługuje 2G. Oczywiście wszystko pod tą tutaj klapką przykręcona na dwie śruby. Mamy tam baterię, tą 4,5 mAh, no i dokładnie wejście na te dwie karty SIM. Tak mniej więcej wyglądałby smartfon D2. Cena jego według producenta wynosi ponad 800 zł w porównaniu do wersji Q4, gdzie cena wynosi około 1000 zł. No nie zachęca ten smartfon, jakoś można powiedzieć, do kupna. Moim zdaniem warto dołożyć do smartfona Q4, który jest wydajniejszy i
korzystanie z niego jest przez to o wiele przyjemniejsze. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jak najbardziej odporny na praktycznie wszystko, ale przy normalnym działaniu, jeżeli chodzi o korzystanie z funkcji smartfona w takim telefonie, no niestety no jest pewien problem, a przede wszystkim jeżeli chodzi o mokry ekran. Niestety powinni czymś to powinni wynaleźć coś innego, chociażby takie coś jak ma na przykład Nokia, gdzie tam możemy normalnie w rękawiczkach korzystać z takiego ekranu. Oczywiście też tutaj kilka testów zderzeniowych też zastosuję, już kilka nagrałem też w domu. Oczywiście tutaj w plenerze, jak widzicie, mamy jezioro już troszeczkę oblodzone. Marzył mi się test, że zagrają tym smartfonem w hokeja, ale chyba nie mam możliwości tego zrealizować, ale myślę, że porzucam go tutaj. Mam nadzieję, że ten lód jest jeszcze na tyle trwały, już jest na tyle trwały, że gdzieś ten smartfon mi tam nie ucieknie i będę mógł go złapać. Tak mniej więcej wyglądałby smartfon StrongPhone D2. Tak wygląda StrongPhone. Oczywiście tutaj nie ma żadnej możliwości, jeżeli chodzi o jakieś ryski na ekranie. Smartfon posiada szkło Gorilla Glass, więc tutaj naprawdę jest odporne na same zarysowania. No i też widzieliście, upadki nie zrobiły na nim praktycznie żadnego wrażenia. A jeżeli chodzi o korzystanie z samego smartfona, właśnie gdy ekran jest wilgotny, no praktycznie staje się to niestety niemożliwe. Pomyślałem też jeszcze o jednym teście, zanim zakończymy to. Może rzucimy naszego jeszcze StrongPhone'a po prostu w dal. Może się uda. Dokładnie. Oczywiście nic mu się na pewno nie stało, ale to taka proforma. Oczywiście nic.